Okay, zaczynamy standardowo od nożyc i przemieszczamy się do przodu. Cały czas w tych nożycach powoli przechodzimy sobie takie, do takiego miksa nożyce, trucht. Jak złapiesz z nożyc tą fajną sprężynę, to już potem sam truchcik. I luzik, luzik, luzik. Jak zaboli coś tam, to zatrzymujemy się i odpoczynek. Rozluźniamy pośladek po wyjściu w górę i czwórkę. Bez bujanki na boki. Samo ładowanie, wkrętka, bez bujania korpusem na boki. Cisza w trakcie lądowania, żeby to było takie delikatne. Na duży palec ląduje. Wkrętka, jeżeli się uda, bez bujanki na boki. Szybciej rozluźniasz całe ciało po wyjściu w górę. Akcja na 3. Co trzeci krok jest akcja ręką wyrzucająca mnie w górę, czyli raz lewy łokieć, raz prawy łokieć. Dobra, to jest taka koordynacja zewnętrzna. A teraz chciałbym, żebyście to połączyli w dół i z barkami. Bardzo trudna sprawa. Nerwowy ruch jest dla mnie. Płynniej musi być. Jest agresywnie, dobrze. Co trzeci krok? Załadowanie i wyjście łokciem. Hop. Załadowanie i wyjście łokciem w górę. Hop. To jest koordynacja taka ostateczna. Na 3. Hop. Hop. Wracamy i teraz już próbujemy co krok. Pokaż co krok. Załadowanie i wyjście w górę. Poczuj, jak mocno jest ładowana sprężyna. Nerwowo jest Daniel, spokojnie z tymi rękami, delikatnie. Dłuższe takie pociągnięcie tym łokciem jest. Puszczenie w powietrzu. Puszczenie rąk w powietrzu. Dobra. Teraz zrobimy tak, Aga, że oba łokcie wzmacniają wyjście w górę. Już co krok rób. Czyli musisz puścić to, bo nie zdążysz. Daj z powrotem, to nagram to. Lepiej teraz będzie z przodu. Ona ma ten moment, kiedy się rozluźnia w powietrzu. Dobra, spróbuj, jedziesz. Oba łokcie idą w górę i ładowanie, i wyjście łokci. O, to nawet lepiej to ci wychodzi. I z powrotem pokaż. Dobra. Jak ci się uda, to spróbuj załadować i potem włączyć łokieć od razu. Ładuj i łokieć. Ładuj i łokieć po chwili. Spróbuj już co krok. Trudne rzeczy już są. Bardzo trudne. Najpierw załadowanie całością z takim tak i potem od razu łokieć. Wyprowadzający całe ciało w górę. Zabawa masami. Chciałbyś coś powiedzieć? Męczące. Troszeczkę bujasz na boki. Ma być tylko wkrętka. Bardziej rozciągnij pośladek, żeby było dłużej, dłuższe załadowanie. Dobrze, Robert, tylko że nie puszczasz nogi. Ma być czwórka szybciej puszczona i pośladek, bo w powietrzu zostajesz napięty. Poczuj, że ta noga ciąży, idzie w dół, do ziemi. Zostawiasz ją jak ogon, tak bezwładnie.
Szukam wkrętki cały czas. Bardzo ładnie prawe kolanko zaczęło pracować. Ten 2-3 takie ruchy o, przed chwilą też było mocno, Robert. Przywiedzenie weszło. Może spróbować jeszcze przyspieszyć, ale cały czas w tej aurze ładowania. Na pełnym lajcie. Poczuj, że się maksymalnie wydłuża krok. I lądowanie na duży palec. Rozluźniać czwórkę i dupę po wyjściu w górę. Już tam zaczęła myszkować sobie miednica troszkę. Troszkę za mocno. Wróć do swojego. I luźniej góra. Ta prawa ręka, Robert, zupełnie może sobie wisieć. I zmiana nogi. Spróbuj wydłużyć krok, poczuć, że lewitujesz w pewnym momencie. Zatrzymaj górę, nie trzeba w ogóle majtać rękami, to da się zatrzymać. Tylko wygeneruj przeciążenie mocne, poczuj to. Lądujemy na dużym palcu. Jeszcze zatrzymaj górę. Bez bujanki. Bardzo mocno, siłowo zrób to przywiedzenie, ale szybko się rozluźniaj. Zobacz, czy się to uda. O, poszło w prawej. Poszło. A to naprawdę dużo pracy i jest ogromna walka z ciałem. I możesz sobie kombinować z przywiedzeniem teraz. Teraz dopiero widać tę walkę z ciałem, jak ty zmuszasz się do przywiedzenia. I rozluźnij się, puść już nierówna siłę przywiedzenia. Spróbuj szukać tylko tej wkrętki i mocnej, sztywnej sprężyny. Tej korekty w biegu nie uzyskamy, to trzeba jednak robić w statyce, rozciągać dobrze, tak żeby to było zmobilizowane lepiej. Puszczaj czwórę, puszczaj dupę. I teraz przy bardzo małej prędkości generujesz duże przeciążenia. Chcę zobaczyć wkrętkę jeszcze większą. No to była taka wkrętka w kierunku kontuzji. Jeszcze dłużej zawiśnij w powietrzu, żeby to było naprawdę na sekundę wisisz. A góra zupełnie luźno. Taka zabawa w strusia już powolutku. I to jest mega siła dla nóg teraz, to co robimy. Większe zgięcie. Tak sobie liczę w powietrzu. 1,5 sekundy dasz radę utrzymać się w powietrzu. Tak, tak, o to właśnie chodzi. Na pełnym lajcie wychodzi wieloskok. A tam porywa tę lewą rękę. Czujesz, że ona jest niespokojna. Im większe zgięcie będzie, tym dłużej w powietrzu będziesz. Puszczaj nogę szybciej. Bez wzrostu kadencji wydłuż krok maksymalnie.
A już tam jest coś nie tak z łapami, już góra luźniej musi być. Puszczaj, puszczaj dupę, puszczaj czwórkę. Nie przyspieszę, tak jest ok. Zostajesz napięty, nie idzie noga pod dupę. Robert Menel. I Daniel Menel. Luźno, da się zupełnie luźniutko. Zgięcie i przywiedzenie. Tak, żeby kolana się pocałowały, Robert. No, jeszcze troszkę. I teraz masz tendencję do odchylania się do tyłu, bo zabierasz tę tkankę w nogach i się odchylasz do tyłu. A teraz jakbyś się jeszcze zgarbił, to na maksa wszystko wyciągniesz. No właśnie. Jeszcze się wychyl do przodu, takiego garbusa zrób. No i dobrze. I to wstawimy na stronę. Tak, tak, ładowanie na pełnym lajcie, noga luźno. Poczuj, że się wybija, to ciebie wywala w górę samo. Bardzo ładnie bieg po 6-0. Właśnie z tej aury menelskiej. I większe zgięcie jeszcze teraz. Tak jak w Menelu było. Luźno noga wywalona. Po wyjściu w górę rozluźnienie. Takie zupełnie od niechcenia. Zupełnie od niechcenia. Góra, dół, bez bujanki. Takie omdlewające, żeby to było wręcz. Poczuł ciężar ciała.